Cześć, nagrywam ten film dzisiaj w razie, by mi się coś stało. Uważam, że jest wysokie prawdopodobieństwo na to i chciałem coś powiedzieć na wszelki wypadek, żeby nie było, że nic nie mówiłem. Więc jest dzisiaj piątek 13. Piątek 13 dzisiaj jest. Robię to nagranie. Po prostu czuję, że muszę, mam takie przeczucie. Jak to oglądacie, to coś mi się wydarzyło. Bo to jest taki film na taki wypadek. I nagrywam go bez scenariusza, bez żadnych kurczę montaży, bez niczego. Nagrywam go po prostu wprost, żeby powiedzieć, co się dzieje. Więc zaczęło się od tego filmu z Olą, gdzie oczywiście chciałem się do tego odnieść. Pisałem, że chcę się odnieść. Zacznijmy od tego, że od 3 lat nie jestem w internecie, nie, bo uciekłem gdzieś. Od 2,5 lat jestem w Anglii, bo mama zachorowała na raka. Ma drugiego raka teraz. Jestem tutaj, starałem się po prostu opiekować się nią, dostarczać jej finanse na leczenia i tak dalej. Po prostu nigdzie nie uciekłem, nie mam, nie jest tak, że jak jest mówione w mediach. Na filmu Oli zaczęło się tak, że oczywiście ja będąc z mamą, chcąc spokoju, chcąc nie być w internecie, bo miałem okazję wrócić do internetu, nawet myślałem nad tym, żeby zrobić taką serię biznesową, ale żeby nie wchodzić w szczegóły, pierw chciałem osiągnąć jakiś biznes, niestety mi się nie udało, może to nie mam do tego po prostu predyspozycji. W każdym razie też nie planowałem ukrywać się z internetu, tylko po prostu wiele rzeczy zmieniło mi perspektywę i rzeczy, które były dla mnie ważne w życiu, mianowicie też mama i też sam przykład tego, co się dzieje teraz w internecie, jest również powodem, dlatego dlaczego nie uważam, że internet jest dobrym miejscem. Zaczęło się od filmu Oli, gdzie chciałem się odnieść, a niestety nie dostałem takiej możliwości. Nie dostałem takiej możliwości, żeby cokolwiek powiedzieć z mojej strony. I to był pierwszy punkt, gdzie wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet, na media, na jakichś redaktorów, jakichś dziennikarzy, bo każdy ma swoją narratywę, którą chce przedstawić. Więc wysłaliśmy prawnie pismo, też prawnik wysłał do Konowskiego i Wardęgi też z tą samą prośbą. Słuchajcie, wiemy, że jakiś tam film będzie. Czy możecie powiedzieć, co tam jest, żebym mógł powiedzieć swoją stronę, bo zawsze są dwie strony. Zawsze mogę, wiesz, dużo rzeczy od razu, jak oglądałem, miałem takie, że po prostu nie wierzyłem, że coś takiego może być powiedziane. I mówię, że muszę to wyjaśnić, muszę to przedstawić jakoś, muszę powiedzieć, jaka jest prawda. Ale ze względu na to, że Rdęga i Konop nie odpisali, nie dali mi takiej możliwości, Kuba Wątor też nie dał mi takiej możliwości, a tam w ogóle nie wiem, co się stało, że ta narratywa Oli się tak, jak wszystko się tam pomieszało i jakby było widać, że było to wątpliwe i że coś było nie na rzeczach, tak? To było oczywiste, każdy to wiedział, ale potem film Wardęgi i Konopa wyszły, co zasłoniło to, że coś jest nie na rzeczach. Więc ja czekałem na tą możliwość. No ja nie dostałem możliwości od Konopa, od Wardęgi, od Wątora, żeby powiedzieć swoje. Mówię, że nie ma sensu. Nie ma sensu nic mówić w internecie. Nie mogę liczyć na internet. Nie mogę liczyć na swoją stronę, nie mogę liczyć na swoją prawdę. Bo ja coś powiem, ten powie, że tak nie było, ten powie potem sam coś innego, ten coś inaczej przedstawi, ten zmieni kolejność jakichś rozmów, ten powie to, kurde, ktoś komuś opłaci coś, żeby powiedzieli to czy tamto. Jakby to jest tak przeklęte i przegięte wszystko, co tam się dzieje za kulisami, że nie mogłem na to liczyć. Mówię, że coś tu jest, kurde, coś tu się dzieje dziwnego. Nie mogę na to liczyć. Nie mogę liczyć na internet, nie mogę liczyć na Wardęgę, na Konopa, na żadnego dziennikarza, nic, żeby przedstawili moją stronę. Nawet jakbym nagrał film, opublikował,
mimo że jestem i byłem przeciwko temu, ale robię to teraz, bo martwię się o swoje życie. I chciałbym, żeby jakaś wiadomość została dla was i to będzie tylko opublikowane, gdyby coś mi się wydarzyło złego, co by było nie na miejscu, albo nieuczciwe, albo jakieś krzywdy, będę podejrzewał krzywe zagrania, czy coś będzie, wiesz, coś po prostu. Już takie rzeczy się dzieją, dlatego to nagrywam i widzę to i dlatego to nagrywam teraz. I wracając do tematu, po tym jak odezwałem się i nikt nie dał mi szansy wypowiedzi, ani nie chciał wiedzieć, no to mu wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet. Wiedząc, że nie mogę liczyć na internet, zostawiłem wszystko i mówię, dobrze, ja mogę liczyć na polski rząd, mogę liczyć na policję. Tam wszystko się wyjaśni, tam oczyszczę swoje imię, tam powiem jak było, to zostanie obalone, tamto zostanie obalone, będzie moja wersja, pokażę chociaż swoją stronę i tam będę traktowany uczciwie, tam będę traktowany fair, tam na pewno mnie wysłuchają. I co się wydarzyło? Zostałem wciągnięty w jakąś sprawę polityczną i teraz nie mam komu ufać. Nie mam gdzie wysłowić swoje zdanie. Bo gdzie myślałem, że internet to internet i takie gadanki, okej, nie jestem już w internecie, to po prostu wyjaśnię to z policji, to teraz, to co się dzieje w mediach, co politycy mówią, co politycy robią. I sami musicie pewnie to widzieć i ja nie wiem, ja po prostu siedzę, patrzę w ścianę i myślę, że jestem w jakimś filmie. Nie mogę uwierzyć w to, co się w tej chwili po prostu dzieje. Nagonka medialna i atak, pierwotne już skazanie mnie o różne czyny, jak jeszcze żadnego procesu nie było przez polityków, przez premiera Polski, moje imię i nazwisko. Jakby w głowie mi się nie mieści teraz, jak mówię to teraz do was, do filmu, do potencjalnych ludzi, którzy to zobaczą w głowie mi się to nie mieści. Kilka przykładów teraz, że to kłamstwo, że zostałem pobity. Ja nie wierzę w to po prostu, co się dzieje. Że kłamstwa, że zostałem pobity, że ja to wymyśliłem, że ja uciekłem, że ja się kryję w Anglii, byłem na zakupach, dla mamy kupowałem łososia, różne jedzenia. Gdzie się ukrywam? Idąc do Lidla, gdzie zostaję nagle napadnięty przez gościa, Polaka jednego, który wychodzi za mnie, zaczyna mnie nagrywać, wyzywać, krzyczeć na mnie, jak jeszcze nic się nie działo, nikt mnie nie szukał.